Siema, wybaczcie za jakość kamerki, ale jest rano i światła nie mam dobrze ustawionego. Ogólnie życie newserów nie zawsze jest piękne i nie zawsze te newsy są takie super i łatwe do nagrania. Dzisiaj jeden z najbardziej pozytywnych ludzi w internecie, czyli Łukasz Demon, który był znany z tego, że pożerał masakryczne ilości kapsaicyny i ostrego żarcia. No nie żyje. 2023 rok... jest straszny, ozdoba, Muran, wiele znanych osób, teraz Łukasz Demon. Nagrywam ten film, bo TikTokowi detektywi robią sobie zabawę z czyjejś śmierci i jest bardzo dużo fake newsów, których nie wolno powielać i lepiej zrobić taki jeden film dedykowany Łukaszowi niż patrzeć na to, co się dzieje i co ludzie wygadają za bzdury, bo tego się nie da czytać, nie da oglądać. Zaraz przejdziemy sobie do newsa takiego ze świat newsu, a potem wam jeszcze opowiem trochę więcej, dlatego ja strasznie przeżywam to. Łukasz Demon, ja byłem mega idolem, ja ogólnie nie jem żadnego ostrego żarcia i gość, dołączając do tego swoją pozytywną, miłą, życzliwą osobę, zrobił bardzo fajny content na TikToku, który sobie śledziłem. Łukasza, którego też poznałem, wiadomo, na Prime był, kurczę, szkoda. Zaraz sobie przejdziemy do newsów i do wiadomości i powiem wam, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Oczywiście, bo ja nie ufam nikomu, ja wolałem się dopytać na privie paru osób, które były blisko Łukasza. No i jest to prawda, nie? Jest to prawda. No i jest to straszne. Ogólnie też ludzie piszą, że przez ostre żarcie, jakiś tam atak serca, nie wiem, jaka jest prawda. Jedyne, co udało mi się wyszukać, też szukałem tutaj na stronach, no to co powoduje przedawkowanie kapsaicyny, bo jak wiadomo, Łukasz Demon wszystko strasznie doprawiał tym ostrym gównem. W dużych stężeniach kapsaicyna jest śmiertelną trucizną, symptomy przedawkowania to kłopoty z oddychaniem, sina skóra i konwulsje. Nie wiem, nie chcę się w to zagłębiać, bo nie wiadomo, czy to jest powodem. Może Łukasz był po prostu chory, nie mówił o tej chorobie, bo prowadził pozytywny content, nie chciał nikogo zamęczać. Wygląda on na chłopa silnego, który nie musi o wszystkim mówić ludziom, nawet o swoich jakichś tam problemach zdrowotnych. No chociaż wyglądał na zdrowego, starszego faceta, on nie wyglądał jakoś źle, nie był jakiś turbo zalany, a miał tylko 42 lata, więc no kurwa, szkoda gościa i mam nadzieję, że ziemia mu lekką będzie i jeżeli finalnie faktycznie wyjdzie, że to od wpieprzania tej kapsaicyny, no to chłop umarł robiąc to, co kocha i to, co lubi najbardziej, to, co mu sprawiało przyjemność, nie? Nagrywanie i żarcie mega ostrych potraw, to było jego hobby, zajawka, ale latał do Polski specjalnie na najostrzejsze kebaby, najostrzejsze burgery, najostrzejsze takosy, ostatnio było bogasa na zapiekance, więc widać, że chłop tym żył. No i na pewno wiedział, z czym to się wiąże, no bo to nie jest głupi chłop, tak? Na pewno wiedział, z czym to się może wiązać. No i to na tyle, tak jak mówię, też nie chcę przeciągać. Chciałem, żebyście mieli informacje w jednym miejscu i nie powielali jakichś tam plotek z TikToka, bo jak na razie to nic nie wiadomo i nie ma co też przypisywać kapsaicynie i powoływać się na nią, że to właśnie przez nią zmarł Łukasz Demon. Tego nie wiadomo, może się dowiemy, może nie, pewnie rodzina nie będzie chciała, żeby coś tam do internetu wrzucać. I to tyle, no. Tyle. Mega smutny dzień, mega smutny news z rana. Zapraszam na mojego streama pożegnalnego dzisiaj wieczorem, więc włączcie sobie powiadomienie, jak tam chcecie dostać informacje. Dzięki za wysłuchanie, trzymajcie się, no i cześć.